Wszystko zaczęło się w 1886 roku, kiedy to w USA ukazał się pierwszy numer miesięcznika The Cosmopolitan. Obecnie Cosmopolitan ukazuje się w 34 wersjach językowych i dociera do odbiorców w ponad 100 krajach. Przypomnijmy, początkowo Cosmo, jak przystało czasopismu wydawanemu w pruderyjnej Ameryce, zajmowało się tematyką modowo-kuchenną, podobną do prezentowanej obecnie w Pani domu. Z czasem zaczęto jednak ujawniać swoje prawdziwe, dzikie oblicze, zachowując działy typu moda i uroda jako listek figowy. Bardzo, bardzo mały listek. Wszystko to za sprawą Helen Garley Brown, która w 1964 roku objęła kierownictwo nad redakcją. Pomysł był równie prosty, co jak na tamte czasy radykalny. O seksualności kobiet pisać w sposób równie swobodny i otwarty, co o seksualności mężczyzn. Cosmopolitan to magazyn lifestyle'owy dla kobiet wyzwolonych i niezależnych, poświęcony modzie, miłości i zdrowym stylu życia. W Cosmo znajdziesz m.in. wywiad ze znanymi ludźmi, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach życiowych. Znajdziesz również rady i wskazówki dotyczące aspektów psychologicznych i ekonomicznych. W każdym numerze otrzymasz sporą dawkę wiedzy na temat nadchodzących trendów modowych, designerskich. Dowiesz się także, jak Venus wpłynie na Twoją przyszłość w najbliższym miesiącu. Przeczytasz o nowinkach ze świata sportu i kultury. Cosmo poinformuje Cię, co robić, aby Twoje ciało było w jak najlepszej kondycji. Kobieta Cosmo. Idealna czytelniczka Cosmo ma między 18 a 35 lat. Jest ładna, zadbana, ma bardzo dobrą pracę, mnóstwo czasu na dbanie o urodę, kasę ma modne i drogie ciuchy. Nie jest dziewicą, ma faceta i miała przygody na jedną noc oraz potrafi osiągnąć nieziemski orgazm. Oprócz tego jest wyzwolona ze wszelkich konwenansów. Jest tak wyzwolona, że bardziej się nie da. Dlatego, by ustrzec ją przed nudą, pismo wymyśla coraz to nowe sposoby na wzbogacenie jej życia, głównie łóżkowego. Podsumowując, Cosmo jest czasopismem samoświadomym. Bycie kobietą opiera się na nieustannym dostosowywaniu własnego wizerunku do czasu i miejsca. Magazyn odtabuizowuje kobiecą seksualność i dostarcza nowego języka, w którym można o niej mówić. Czytelniczki traktują jednak popularną prasę kobiecą z dużym dystansem, a samo ich przeglądanie nie oznacza konsumpcji znaczeń. Czasopismo realizuje strategię opartą o trzy wartości marki Cosmo: przyjemność i radość życia, otwartość oraz kobiecość. Cosmo cieszy się popularnością, a jego czytelnictwo wynosi 1 112 000 osób, z czego 83% stanowią kobiety.